Grupa numer 13. Złe wybicie bramkarza wojska, ale jednak sobie radzą. Gra to się zaraz w środku. Tego dnia odbył się mecz księża kontra Wojsko Polskie. Kto wygra? Tego nie wiemy, ale zapytaliśmy pątników z grupy 13, na kogo stawiają. Kto wygra? Księża 2-1. Oczywiście księża wygrają. Ja uważam, że żołnierze są w lepszej formie. Po prostu, jeżeli są żołnierzami, a księża, może będzie po prostu niespodzianka i wygrają księża. Nie wiem. 1-0 dla księży. 1-0 dla wojska. Księża kontra żołnierze. Ja myślę, że księża wygrają. Dlaczego? O, mamy księdza Emila, który gra w piłkę, także myślę, że w Piaskowi gra, także myślę, że będzie się udzielał i pomoże dojść księżom do zwycięstwa. Wynik meczu to pewnie księża wygrają, znając życie. Dlaczego? Bo oni mają szczęście. Nie wiem, kibicuję księżom. Dlaczego księżom? Bo zostałam poproszona przez przewodnika. Ja już nie dam rady. Zamknij drzwi, nie, tego nie dam rady. Bo bez ciebie, panie, nie dam rady. Zamknij drzwi, nie, tego nie dam rady. Zamknij drzwi, nie dam rady. Zamknij drzwi, nie, tego nie dam rady. Bo bez ciebie. Nie. Dlaczego nie? Bo, idąc na pielgrzymkę, ludzie się trochę dziwili, że idę, bo jestem... Trochę może inaczej mnie postrzegają, jako taką trochę zwariowaną osobę, ale przychodzi taki czas, że każdy powinien tak stanąć sobie w prawdzie ze sobą i jeżeli czuję taką potrzebę, to iść. Nie, absolutnie. Dlaczego nie? Bo to jest wielki dar być chrześcijaninem. Bo po prostu jest moja wiara, tak w to wierzę i już, tak uważam. Nie, moim zdaniem nie, to jest powód do dumy. Bo teraz jest mało osób, które tak naprawdę wierzą. A dlaczego? Wręcz przeciwnie, ja mam, czynię sobie to za zaszczyt, że jestem wierzący. Bo jestem przekonany, że jest Bóg i stworzył świat i należy mu się hołd i wdzięczność. Nie, powinien człowiek się tego nie wypierać. To nie jest żaden obciach, tylko powinien nawet człowiek nosić krzyż i swoje świadectwa wiary na wierzchu i wcale nic się z tym nie kryć. Nie, w żadnym wypadku. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Chyba po prostu, tak zostałem wychowany i to kocham. Staram się, ogólnie rzecz biorąc to jestem rektorem w parafii w Piaskach. Staram się dawać przykład do ludzi. Na przykład śpiewam psalmy w kościele, na przykład czytam czytania w kościele, co niedzielę staram się. Przede wszystkim chodzę co niedzielę do kościoła i nie wstydzę się tego, że chodzę, nawet jeżeli pójdę na dyskotekę, ostro zawaluję, czy jestem nad jeziorem, ale mimo wszystko, przede wszystkim, myślę, że tym daję przykład. A wielu moich znajomych chodzi w święta. Widać, że krzyż niosę. Tak jak Pan Jezus niósł, tak i ja niosę. Grupa 13 to są dwa dekanaty, Piaski i Świdnik. Także jest w tej grupie około 220 osób. Najmłodszy pielgrzym ma rok, natomiast najstarszy 77 lat. Księża w grupie to ksiądz przewodnik Emil Kancir, ja, czyli ksiądz Tomasz Ślusarczyk i ksiądz Paweł Wierzchoń. Grupa 13 to przede wszystkim grupa bardzo dobrze zorganizowana, na którą nie trzeba krzyczeć. Jest to także grupa bardzo rozmodlona, prawda, grupa, która
No przede wszystkim wie, po co idzie na pielgrzymkę. Nasi muzyczni grają na wszystkim, ale przede wszystkim na gitarze. Prawda, czasami trochę na nerwach. Służba medyczna to składa się z siostry oraz z lekarza. I jeszcze porządkowi, no to tak jak powiedziałem, to stoją na bardzo wysokim poziomie, prawda? Tylko bracie, nie mamy żadnej siostry porządkowej. Setki ważnych spraw, tyle żwot coś zjadł, bo jestem pępkiem świata, tak się kręci świat.